Drodzy internauci, gdziekolwiek jesteście na świecie, oglądacie film, który jest przesłaniem naszej prowincji, prowincji Palotyńskiej Chrystusa Króla z Warszawy. W Najbliższych miesiącach, w styczniu przyszłego roku, będziemy jako prowincja przeżywać to, co nazywamy zebraniem prowincjalnym. Raz na trzy lata delegaci z 400 osobowej prowincji Chrystusa Króla spotykają się po to, żeby Przeanalizować nasze życie, popatrzeć na siebie tak trochę z boku i po to, żeby otworzyć się bardziej na przyszłość, zobaczyć, co jeszcze więcej możemy uczynić do tego, żeby realizować nasz palotyński charyzmat w świecie. Tematem naszego spotkania będzie takie pochylenie się wspólne nad tym, czym jest nasza palotyńska konsekracja. Każdy palotyn, kiedy przychodzi do nowicjatu, po przygotowaniu, składa. Najpierw czasową, a potem wieczną konsekrację, i w tej konsekracji zawarte są sześć, zawartych jest sześć podstawowych przyrzeczeń, które są najbardziej charakterystycznym rysem naszej, naszej duchowości. Jest to czystość, ubóstwo, posłuszeństwo to są te trzy przyrzeczenia albo śluby, które są wspólne dla całego życia konsekrowanego w Kościele. Natomiast my, palotyni, mamy jeszcze dodatkowe trzy przyrzeczenia jest to wytrwanie, jest to wspólnota dóbr oraz duch służby. Używając pewnej metafory, tych sześć przyrzeczeń to jest swego rodzaju no, taki sześcian, który wyznacza wszystkie wymiary naszego życia, naszego życia duchowego, naszego życia wspólnotowego. I co trzy lata spotykamy się po to, aby wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób te przyrzeczenia są realizowane przez nas, w jaki sposób je rozumiemy, po to, żeby jeszcze bardziej... no. To nasze życie nabrało większej pełni, większej wolności, większej, większej dynamiki po to, żeby z jednej strony kształtować nasze życie wspólnotowe, a z drugiej strony, ażeby w oparciu o to życie wspólnotowe, z którego czerpiemy siły, żeby wychodzić do świata i głosić światu dobrą nowinę o zbawieniu. Wszystkich zachęcamy do towarzyszenia nam tej w tym procesie przygotowania się do zebrania prowincjalnego i sami też obiecujemy wszystkim modlitwę. Cieszymy się, że za pomocą nowych mediów możemy się spotykać i mamy nadzieję, że znajdą się też jakieś dobre komentarze, które pomogą nam lepiej rozpoznawać naszą misję w tym świecie. Do zobaczenia.